witam wszystkich na kolejnym spotkaniu. Razem Kryptoskok, czyli spotkanie podlaskie, bo myślę, że rozszerzamy się na Podlasie. Miała być dzisiaj delegacja z Suwałk, ale chyba nie dojechała. Nie będę człowiekiem molestował. Na każdym spotkaniu był, a teraz nie przyjechał. No jak widać, zainteresowanie trochę spadło, no ale może to ze względu na to, że wszyscy tradują. Myślę, że dzisiaj możemy zrobić to w takiej formie, że może na początku ja puszczę swój, zmienimy, nie? A później zrobimy sobie taki panel dyskusyjny, sobie pogadamy trochę na temat, powymieniamy. Oczywiście w międzyczasie będzie przerwa na pizzę. Tam są napoje alkoholowe, bezalkoholowe, woda, cola, energetyki z kryptowalutami, także. Można wygrać mi z Donekta, więc tak wygląda, że ja to będę stał, żeby mi było widać na tej kamerze, później będzie taki głos z tuba. Ja na początku zacznę od swojej prelekcji, czyli bardzo ciekawa, niech ja ją tylko znajdę. O! Co jest lepsze, Bitcoin czy blockchain? No bo tak wszyscy słyszymy, Bitcoin super, pierwszy, najmocniejszy, największy. I tak, jak człowiek słyszy o blockchainie, no to coś jest nie tak z tym blockchainem, bo jak rządy to mówią, to blockchain tak, ale kryptowaluty to nie. Że blockchain oczywiście jak najbardziej, więc ktoś teraz robi się podejrzany, no jak to ten blockchain. Druga sprawa, banki. Banki mówią, nie, no kryptowaluty to nie, ale blockchain to jak najbardziej blockchain. No i to wydaje się śmieszne, bo moglibyśmy postawić pytanie, co jest lepsze, internet czy Google? Nie. No to jest mniej więcej klasa tej pytanie. Ja postaram się Wam przybliżyć trochę, co to jest ten blockchain, co to jest ten Bitcoin, czym one się różnią i dlaczego jest to bezsensowne pytanie, ale wbrew pozorom, jak się w zeszłym roku poszło na konferencję i zadało takie pytanie, to ludzie debatowali bardzo mocno, co jest lepsze, Bitcoin czy blockchain. I myślę, że tak jakbyśmy poszli w tych laików, to też znaleźliby się tacy, którzy debatowali, co jest lepsze, internet czy Google, nie? Więc może tak. Może zacznę od Bitcoina, bo Bitcoin się każdemu kojarzy. Król jest tylko jeden. Ale jak tak naprawdę, no co mamy? Bitcoin, tak, pach, kody QR, portfele, skanujemy, przesyłamy, wszystko pięknie działa. Kosztuje, ma kosztować milion, 2 miliony dolarów, nie wiadomo co. Każdy, który kupił Bitcoina przed 2017 rokiem, jest uważany za guru. Nieważne, czy sprzedał zaraz później o 100 dolarów więcej, czy ten jest uważany za guru. Tak jak się słyszy, bo kupiłeś Bitcoina w 2013 roku, to mam wrażenie, że niektórzy to byliby w stanie klękać i dawać Allahę, nie? Bo kupiony w 2000 ile on kosztował. Cena obecna te kilkaset, kilkadziesiąt czy kilkanaście dolarów to była taka cena, która wszystkich tak porażała. Jak ja bym kupił, to ja bym dzisiaj, ach to, tamto, wam to w ogóle bym rynku sterował, nie? No ale dobra, mamy Bitcoina. Z zewnątrz Bitcoin wygląda pięknie, fajnie. Pierwsze pytanie nasuwa się takie, dlaczego tak wolno chodzi? Pomijam kwestię Lightning Network, to jest coś takiego, co zostało doklejone do Bitcoina, bo Bitcoin ma tak zwane rozwiązania drugiej warstwy, bo ten cały Bitcoin działa na zasadzie takiej, że blok Bitcoina pojawia się średnio co 10 minut, taka jest przynajmniej teoria, czyli jeżeli puszczamy transakcję, to może w najbliższym bloku zostać uwzględniona, ale nie musi. To zależy, czy ile zapłacimy za transakcję. Co to jest blok Bitcoina? Co to jest blok Bitcoina? No zaraz do tego dojdziemy, jak będziemy mówić o blockchainie, ale blok to jest, najkrócej mówiąc, taki zbiór danych, w których mamy transakcje i w których mamy nawiązanie do poprzedniego bloku, dlatego blockchain. No i teraz tak. Zanim przejdziemy dalej. No właśnie pytanie, które zadawałem już tu wcześniej. Jak jest wydobywany blok Bitcoina? Co powoduje, że pojawia się nowy blok? Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Nie szukając Wikipedii i tak dalej. Czy ktoś wie tak dokładnie od strony technicznej, bo wbrew pozorom nie jest to takie proste, co powoduje, że po tych 10 minutach średnio
pojawia się ten nowy blok Bitcoina. Szczepan Bentyn tam wykopuje na Syberii. Tak, no coś to z kopalniami jest związane, tak te kopalnie coś tam robią, że ten blok Bitcoina się pojawia. Jest kwestia rozwiązania jakiegoś rodzaju, ale jakiegoś... nie, ty pytasz, co jest wyzwalaczem? Tak, co powoduje, że pojawia się nowy blok Bitcoina? Trzeci blok, ukończenie poprzedniego bloku. Nie. Nie jest to kwestia rozwiązania. Co to znaczy ukończenie poprzedniego bloku? Znaczy ukończenie poprzedniego bloku wyzwala rozpoczęcie liczenia. Podpisywania wszystkich transakcji w nowym bloku, kiedy on się ukończy, podpisze. Ale właśnie, co się pojawia, co powoduje, że, no bo mamy blok, tak, w którym są upakowane transakcje, tak, i ktoś trafia na ten blok, tak, i on ten, wrzuca to w sieć. Ten blok jest jako nowy blok w sieci kolejny. A czy to nie same transakcje? Nie. No bo mamy takie, ja was trochę naprowadzę, mamy coś takiego magicznego jak te hasze na sekundę, które są w tej chwili terahashami, bo od Bitcoina to są jakieś exahasze. Ale co powoduje, że pojawia się nowy blok Bitcoin? Że ja trafiłem nowy blok, wiadomo, że teraz wszyscy agregują moc kopalnia w tych moich pulach tak zwanych, ale co po... Ale blok ma jakąś pojemność, tak? Ja się... Tak, blok pojemność, ale pojemność nie ma żadnego znaczenia. Bloki Bitcoina były do 1 mega, teraz mamy te segwity, nie segwity, 1,3, 1,7 megabajta, nawet do 2 megabajtów czasami się zdarzają bloki. Po wybraniu odpowiednich transakcji, dla Ciebie najbardziej opłacalnych, po liczeniu kolizji hasza pojawia się nowy blok. Czy pytasz o jak się kolizji, co jest kolizją? Znaczy nie, co powoduje, co musisz zrobić, żebyś Ty wydobył blok Bitcoina? Na kartce papieru. Znaczy, no, może być to teoretycznie na kartce papieru. Jaki warunek musi zostać spełniony? No dobra. Mamy coś takiego, z angielskiego to się nazywa difficulty target. To jest pewien hash. Co to jest hash? No to jest, ja bym powiedział, jakaś suma kontrolna. Pewna suma kontrolna, która składa się z ciągu cyfr. I my musimy rozwiązać zagadkę kryptograficzną, która wygeneruje hash o mniejszej wartości niż obecny target. I to powoduje, jeżeli hash, który my prześlemy, jest spełnia warunek, że hash nasz jest mniejszy niż difficulty target, to dostajemy nagrodę za blok. Gdzie jest problem? Dlaczego są terahashe, dlaczego są kopalki, które w ciągu sekundy robią trylion na milion, mniejsza ten, biliony tych operacji na sekundę i tak dalej. Chodzi o to, że ta funkcja haszująca jest tak skonstruowana, że zmieniając dane wejściowe, nie wiemy jaki wyjdzie hash. To nie jest tak, że aha, wyszedł mi taki, zabrakło mi tam coś tam, to ja sobie zmienię tu, to i to i już będę miał. To jest na zasadzie losowości. Klepiemy je w miliardach, bilionach na sekundę, w końcu nasz hash spowoduje, że spełni warunek. Jeżeli spełniamy warunek, to nasz blok jest publikowany w sieci, jest uznawany za kolejny blok sieci. Spełniliśmy warunek, kolejne osoby, które rozwiązują zagadkę, potwierdzają nasz blok. My jesteśmy pierwsi, dostajemy nagrodę 25 bitcoinów w tej chwili. Magicznie zbliża się halving, który spowoduje, że nagroda będzie o połowę mniejsza. No i teraz tak, teoretycznie rzecz biorąc, kopiąc na procesorze i rozwiązując 8 haszy na sekundę, jesteśmy w stanie pierwszym haszem trafić na zagadkę i dostać 25 bitcoinów. Na czym polega ta zagadka kryptograficzna? Znaczy zagadka polega na tym, że nasz hash musi być mniejszy od tego hasha, tak, który jest cena. Czym jest hash? Rozwiązaniem jakiego... No to jest funkcji haszującej. Funkcja haszująca, która bierze dane wejściowe. Nie chcę jakoś tu się straszyć. To raczej chyba jest logarytm. Coś tak, bierzemy dane wejściowe, haszujemy i wychodzi nam jakiś tam... Stosujemy funkcję, wychodzi nam jakiś hash, tak? I ten Bitcoin co 2016 bloków, takie założenie sieci, dostosowuje swoją trudność tak, żeby średni czas bloku był co 10 minut. To jest założenie sieci. Problem kiedy się pojawia? Kiedy danych jest więcej niż pojemność bloku, bo blok ma ograniczoną pojemność. I tutaj się zaczyna największy problem Bitcoina, że Bitcoin w tej chwili rozrósł się tak mocno, że mamy dużo transakcji, ograniczone bloki. Społeczność nie bardzo chce zwiększać wielkość tych bloków, bo większe bloki to jest więcej danych, większy blockchain i tak dalej, i tak dalej.
No i problem jest tym, że ta sieć się troszeczkę przytyka. To tak najdelikatniej mówiąc. No i teraz tak, rozwiązaliśmy zagadkę, dostajemy 25 bitcoinów. Wszystko fajnie. No ale wiadomo, to co powiedziałem, że można na procesorze, ale biorąc pod uwagę moc sieci, to jest w tej chwili jakieś tam, już nie pamiętam, zaraz z ciekawości sprawdzę, obecną moc sieci bitcoina. A przepraszam, jeżeli mogę się wciąć. Jasne. Z założenia, o ile dobrze zrozumiałem, ilość bitcoinów jest ograniczona. W kontekście to, co ogranicza tą ilość maksymalną? Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Znaczy zaraz ja do tego... Zaraz ci się ja to znajdę. No w tej chwili powiedzmy 51, to było szczytowo, powiedzmy w tej chwili mamy 49 milionów teraheszy, czyli peta 50, 49 exaheszy. Haszy, tak się to głową mówi, to są hasze, nie hesze. Ja zawsze to zmieniam. Przepraszam, możesz powtórzyć jeszcze raz? Ograniczona ilość bitcoinów, tak? Co ogranicza? Tak mi się wydaje. Znaczy, tak, bitcoinów teoretycznie nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów. To jest graniczna ilość, tak została stworzona sieć. Jeżeli dojdziemy do momentu, w którym wydobędziemy ten ostatni blok, za który będzie nagroda, po prostu później już nie będzie na krótce bloki. Czyli to jest jakby w strukturze już całego systemu. Tak, tak zostało to zaprogramowane. Problem jest, znaczy problem, to jest na zasadzie taki, co jakiś czas jest halving, czyli kiedyś była nagroda za blok, ja już nie pamiętam, w którym roku był ostatni halving. Z 50 bitcoinów spadła nagroda na 25. W przyszłym roku bodajże... Słucham? W 17, tak, to w 17? No tak, bo to jest ten ile się... Coś ile się już nie pamiętam, prawdę mówiąc. Teraz będzie zmniejszenie nagrody z 25 na 12,5. Później będzie 6,25 i tak dalej, co będzie powodowało, że tych bitcoinów będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Zanim do niej dojedziemy do 21 milionów, to tam przewidywane jest chyba 2100 któryś rok. Więc, czy nawet ten, co powoduje, że najprawdopodobniej bitcoin już dawno nie będzie, jak dojdzie do tego. Więc to jest taki algorytm nieskończony, można powiedzieć. Oczywiście niektórzy mówią, że zwiększa się ilość bitcoinów, tworząc kolejne forki, Bitcoin Cash, w tej chwili Satoshi Vision, wnosi Vision inne jakieś tam różne dziwne kolejne forki. Ja to zawsze sobie żartuję, że ten samozwańcy czy Satoshi i Craig Wright pokłócił się ze społecznością najpierw Bitcoina, a powstał Bitcoin Cash. Teraz się pokłócił ze społecznością Bitcoin Cash, to powstał Bitcoin Cash ABC i Satoshi Vision. Czekam, kiedy pokłóci się ze społecznością Bitcoin Cash, Satoshi Vision, będzie kolejny Bitcoin Cash, tak? No, także to tak to wygląda. A jaki jest cel ograniczenia ilości Bitcoinów? Zmniejszenie inflacji, żeby zwiększać wartość, bo celem, znaczy, bądźmy szczerzy, Bitcoin jako rozwiązanie płatnicze nie jest dobry. On jest wolny, drogi i naprawdę jest bardzo dużo walut, które robią transakcje tak. Dosłownie, ja naciskam, ona się pojawia. Każdy, jak zaraz będę mówił o blockchainie, to powiem, dlaczego stąd się dobierze. Każdy graf będzie przy odpowiednich założeniach wciągał blockchain i każdą kryptowalutę opartą o blockchain nosem. No tak można to określić. Bitcoin z natury, że blok pojawia się co 10 minut, to co 10 minut mamy, a czasami zdarza się tak, że w najbliższym bloku nasza transakcja nie wpadnie. Czyli biorąc pod uwagę najbardziej pesymistyczny wariant, czyli wysyłamy transakcję do naszego Bitcoina, nie trafiliśmy w blok, który był dosłownie sekundę wcześniej, jest następny blok, do którego się nie dopchaliśmy. Kolejny blok, 20 minut się robi z tego dosyć można powiedzieć takie długie oczekiwanie, a są jakiekolwiek waluty, które de facto wolniejsze od Bitcoina, to mało co jest, no więc tak to wygląda. Dobra, więc tu jest ten Bitcoin król, który tak naprawdę można powiedzieć, że król jest nagi, bo poza tym, że jest stąd się, że jego siła tak naprawdę. Siła Bitcoina bierze się stąd, że on był pierwszy, czyli premia pierwszeństwa. Wiadomo, to często w biznesie tak jest, że ten, który jest pierwszy na rynku, ma największe, można powiedzieć, nie zawsze, bo jak nie będzie dotrzymywał progu konkurencji, to się wysypie, ale to jest pierwszy premia pierwszeństwa. To jest po pierwsze, on był pierwszy. Po drugie, Bitcoin jest główną parą walutową na większości giełd. Są altcoiny, które można kupić tylko za Bitcoin. Nie kupimy tego za dolary, nie kupimy tego za etery, nie kupimy tego za Binance Coiny, za cokolwiek innego, tylko za Bitcoin. Na niektórych giełdach tylko Bitcoin jest i za niego musimy najpierw kupić Bitcoina, żeby kupić coś innego, co nas interesuje. Więc
jest pierwszy istniejący, czy w ogóle jako pierwszy powstał? No to powstała pierwsza waluta. Był taki człowiek, który się nazywał Satoshi Nakamoto. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, kto to jest. On ogłosił swój manifest i on wypuścił taką cyfrową walutę, tak, która się nazywała Bitcoin. Na początku oczywiście nie została potraktowana poważnie i przez wiele lat nie była traktowana poważnie. Była to taka waluta dla jakichś tam dzików, później bardzo fajnie przyjął to Dark Web, to fajnie przyjął, jak to już zyskało na wartości. A teraz to, ze względu na to, że Bitcoin 1 kosztuje tam 5000 dolarów, no to stał się popularny i nawet się mainstream zainteresował tym Bitcoinem. No ale dobra. Jest bardzo fajny dokument na Netflixie, Banking of Bitcoin. Banking of Bitcoin na Netflixie, polecam, to jest cała historia. No, także można obejrzeć, nawet teraz powstały filmy, był jakiś nasz polski film, już nie wiem, jak on się nazywał. To jest dokumentalny kryptowalutę chyba, tak? Tak, a teraz ma powstawać jakiś Hollywood film, czy nawet powstaje, o kryptowalutach, o Bitcoinie, tak zobaczymy, jak oni dobrze to zrobią, bo wiem, kiedyś taka mała dygresja, widziałem jakiś tam film i jak ktoś zna się na adresach IP i tak dalej, to tam był IP z końcówką 296, więc tak od razu mi się rzuciło za kółko mnie to w oczy, tak? Takie rzeczy nie wysłuchałem, ale film bardzo dobry. No dobra, ale mamy po drugiej stronie, mamy tego króla, który jest super. Jeszcze zaraz powiem może o Lightning Network, to jest taka rozwiązanie drugiej warstwy, które działa tak jakby obok, wręcz niektórzy nazywają to altcoinem, że Lightning Network jest altcoinem. Lightning Network działa super, wszystko fajnie, ale ma też swoje wady. No ale mamy blockchain. Jak słyszymy o tym blockchainie, blockchain bankowy, blockchain prywatny, blockchain, wspaniały, cudowny, ach, ta technologia blockchain, to nadaje się do wszystkiego, tak? W ogóle 2017 się na blockchainie wszystko. Na hasło blockchain wszystkie kryptowalutowe projekty ICO zbierały finansowanie. Ludzie po prostu pod palmami siedzieli i nie wiedzieli, co zrobić, rzucili hasło blockchain, tak? I wszyscy kupowali. No niestety teraz skończyło się Eldorado, nie wiadomo, czy wróci, chociaż ja osobiście uważam, że jak zacznie się kolejna banka, to znowu Janusze i Grażyny, nie obrażając Januszy i Grażyny, naprawdę kupią wszystko, co będzie miało w nazwie blockchain, ewentualnie, co teraz jest taka nowa moda, STO, czyli takie akcje, papiery wartościowe na blockchain. No ale dobra, co to jest ten blockchain? Ktoś mi powie, bo definicji jest wiele i tak naprawdę podejrzewam, że jeżeli podacie swoje definicje blockchaina, to każda będzie dobra i każda będzie zła. Co to jest blockchain? Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Kto wie, czym jest blockchain? Ja nie wiem. Ja bym zaczął tak, że to struktura danych, jeżeli chodzi. Rozproszona baza danych. Od razu fachowcy od baz danych przyczepiają się, że to nie jest baza danych. To jest pierwsze, tak jak wręcz włącznie z Wikipedią, definicja, że jest to rozproszona baza danych. Czy ona musi być rozproszona? Teoretycznie nie. Czy musi być publiczna? Też nie musi. Nie musi. Czy musi być rozproszona, czy zdecentralizowana, to jest takie bardzo ładne hasło. Tak, no więc wydaje mi się, że najlepszą definicją to jest ten łańcuch blogów. To jest łańcuch blogów, to jest najlepsza definicja, bo jak się powie, że jest to baza danych, to ludzie od bazy danych powiedzą, nie, to nie jest baza danych. Ja nawet miałem, bo czasu mi starczyło, chciałem zrobić taką małą prezentację, jak się w Excelu robi blockchain. Bo tak naprawdę można w Excelu zrobić blockchain, tak jak to działa. No to jest po prostu łańcuch bloków, który jeden blok jest dopięty do drugiego, który teoretycznie powinien być niezmienny, który w założeniu powinien być rozproszony, ale nie musi. Bo tak naprawdę blockchain możemy zrobić sobie jeden węzeł na własnym komputerze, tylko my potwierdzamy transakcję i mamy blockchain. Mamy blockchain prywatny, do którego dostęp, właściwie trzy rodzaje blockchaina się wyróżnia. Blockchain publiczny, gdzie każdy ma dostęp. Blockchain, ten permission, gdzie są ograniczone dostępne i blockchain prywatny, który jest zamknięty dla danego użytkowników, danego grona użytkowników. To takie bazy danych. No, porównując to z bazą danych, baza danych prawie zawsze będzie szybsza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kopiujemy dane ileś razy, to wiadomo, że ten czas to trwa odpowiednią ilość czasu. To oczywiście to powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, no bo teoretycznie blockchain najczęściej jest tańszy od baz danych ze względu na to, że danie ludziom
będzie tańsze niż danie z farbą serwerów, tego typu rzeczy, tak? No to tak to wygląda. A możesz pokazać, jak to wersalo wygląda? Słucham? Możesz pokazać, jak to wersalo? To po prezentacji zrobimy. Tak, to musielibyśmy zrobić. Tak, no to jest na zasadzie takie, że mamy jakiś blok, który ma jakiś swój numer, no moglibyśmy zrobić tego hasza, który to jest hasz bloku i mamy w nowym bloku mamy powiązanie tak jakby do poprzedniego bloku, tak, że te bloki są potwierdzone, no bo to wszystko polega na tym, że atak na blockchain polega na tym, że mamy więcej mocy i zaczynamy swoje bloki, które nie są zgodne z rzeczywistością, przykładowo bezpieczeństwo blockchaina jest moc sieci. Ja pomijam kwestie proof of work, proof of stake, bo są to różne algorytmy, ale powiedzmy w przypadku Bitcoina, żebyśmy mogli, bo na czym to polega? Fajnie Szczepana Bratyna, ktoś to wspomniał, fajnie on to powiedział. Rozproszona księga obrachunkowa, czyli kto, komu, ile. Zaczynaliśmy z blockchainem i tam jest zapisane w tym bloku, ten przesłał temu tyle, ten przesłał temu tyle, ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle, ten ma tyle. Następny blok może to aktualizować, a tak na sieć polega na tym, że nie, ja teraz mam. Teraz ja mam tyle, nie? Teraz ja mam tyle, tak? On już nie ma. Ja mam tyle, tak? To są te transakcje, tak? Tak? To są transakcje, które... No ale moc sieci Bitcoina jest tak duża, że... atak na sieć Bitcoina, no... jest ciężki, tak najdelikatniej. Żeby osiągnąć te 51%, gdzie my jesteśmy większością i to my decydujemy, co się dzieje, no w Bitcoinie... Nie jest rzeczą prostą, a myślę, że gdyby prostą, to by już ludzie próbowali. W blockchainie teoretycznie też transakcje są niewycofywalne, czyli coś, co trafia do blockchaina, pozostaje już tam na zawsze, co w przypadku niektórych kryptowalut, nawet takich topowych, chyba nawet na Ethereum się to wydarzyło, jak mi się coś wydaje, dlatego powstał Ethereum Classic, że Vitalik zawsze twierdził, że blockchain, code is the law i nie ma zmian żadnych i tak dalej, a później chyba w Ethereum cofnęli, tak? Zrobili jakiegoś takiego rollbacka, czyli wycofali ileś transakcji i bardzo duża część społeczności się wkurwiła, najkrócej mówiąc, i powiedziała nie. I dlatego powstał Ethereum Classic, tak? Bo blockchain z natury są pewne różne rodzaje blockchainów, bo są takie blockchainy, które na przykład są zadekodowane, że można ileś transakcji cofnąć, jeżeli coś się dzieje. No ale z drugiej strony dlaczego cofamy? Uczymy ludzi odpowiedzialności. Jeżeli gdzieś wysłałeś pieniądze, to nie jest bank, że ty zadzwonisz do banku i powiesz, no to wycofamy. No ale z drugiej strony wtedy pan prokurator też może zadzwonić do banku i powiedzieć, no już nie mówiąc o ZUS-ie i skarbówce. Zatrzymać pieniądze. W blockchainie nie ma, jeżeli wam ktoś nie przystawi pilu z toalety do głowy i nie powie daj klucz prywatny, to nie ma czegoś takiego. No właśnie, wspomniałem o kluczu prywatnym. Co to jest? Nawiązuję, że to kwestia ataku na blockchain. Co jest łatwiejsze? Atak na blockchain, czy atak na walutę generowaną w centralnej banki, czy banki centralne? Łatwiejsze czy tańsze? Właśnie. No do jednego się sprowadza. No nie. Nie? Trzeba empirycznie. Musimy sprawdzić. Musimy sprawdzić. Bloka iść do banku i nadal jechać, nie? Niż kupić 500 milionów koparek. Tak, ze względu na to, że jest w przypadku Bitcoina jest zdecentralizowane, bo są takie blockchainy, które no naprawdę tam nie kosztuje drogo. Dzisiaj jakąś taką tabelkę widziałem, nawet nie mam jej ze sobą, ile kosztuje atak na poszczególne sieci, nie? Które coś są warte. Które coś są warte, tak. Naprawdę często zdarzają się, jeżeli ktoś śledzi, w 2018 roku było tyle różnych haków, giełd, walut, ginęły różne rzeczy ze względu na to, że no, nie są jakieś cudownie zabezpieczone. Więc ta moc sieci decyduje o tym, dlatego Bitcoin tak krzyczą na niego, że no tyle prądu zużywa i w ogóle, no ale stąd się bierze bezpieczeństwo, że ta moc sieci jest taka, a nie inna. Wracając jeszcze do blockchaina, wspomniałem czymś takim jak klucz prywatny. Można to porównać do tradycyjnej bankowości, mamy numer konta i możemy każdemu podać numer konta. Ktoś kiedyś się zdziwił, jak ja powiedziałem, masz mój numer konta. Ale jak ty podajesz ten numer konta? No wiem, co ci to da. No pieniądze możesz mi przelać, tak? No przecież numer konta ci nic nie daje, tak? A więc adres Bitcoina, adres jakiejkolwiek kryptowaluty,
to jest ten nasz numer konta, a klucz prywatny, to jest te hasło do konta, no różne bankowości różnie działają, są jakieś tam karty różne, kody SMS i tak dalej. Ten klucz prywatny decyduje, że my możemy coś z tymi środkami zrobić. I stąd się brały takie sytuacje, że teraz podobno 4 miliony bitcoinów jest zaginione. Ludzie nie mają do nich dostępu. Były takie sytuacje, że chodzili gdzieś tam po śmietnikach, szukali starych komputerów, bo się okazało, że ja miałem 1000 bitcoinów, one były warte w sumie tam $10, ja ten komputer wyrzuciłem, bo po co mi to takie gówno, bo się okazało, że bitcoin kosztuje $15,000, tak? No, odnajdźmy swoje stare komputery. Teraz jest nowa rzecz, jeszcze nie do końca, bo ostatnio bardzo mocno nad tym staramy się rozkminić, o co chodzi. Goście skupują puste adresy bitcoina. 20 zł płacą. Stary adres bitcoina, który był tam w roku powiedzmy 13-15, dajesz mu ten adres i on ci płaci za to 20 zł. Do dnia dzisiejszego nie. On parę dni tam się pojawiło. Włącznie z klucze prywatne mu dajesz, tak? Tak, wszystko mu dajesz. Pusty adres, jest tam zero. I płacą za to pieniądze. I teraz pierwsze dwa pytania. Albo jakiś fork, o którym nikt nie słyszał. I teraz oni chcą odzyskać, a on zyskał na wartości, albo jakieś dziwne pranie brudnych pieniędzy, coś w tym stylu. Patrz, miałem tyle bitcoin, nie? Mam pewne podejrzenie, nie? Jest to nowy algorytm z 2018 roku z sztucznej inteligencji do wymieniania odpowiednich wzorców. Podejrzewam, że będą uczyć ten algorytm, jak wygenerować odpowiedni hash, bo to był generowany algorytmem. I algorytm, do który sztuczna inteligencja będzie potrafiła znaleźć te kolizje, ale to jest w opór trudny. No tak, bo to teoretycznie. Ale to tylko moje dywagacje. No bo teoretycznie ta funkcja, która generuje z tych 26 słów, wychodzi coś, no w drugą stronę to nie działa. Nie jesteśmy w stanie jej odwrócić. Jeżeli ktoś będzie w stanie to odwrócić, no to. To jest po sieci. Nie, on nie odwróci tego. On może trafić w konkretny klucz, w konkretnego tego, ale to jest szansa moim zdaniem. Ale to są ludzie, którzy... Są takie przypadki, że ludzie, bo to jest taka... generowanie klucza prywatnego, nie mamy taką księgę słów, z których wybieramy 26 i na bazie tego generuje nam się klucz prywatny do naszego konta. No i oczywiście niektóre adresy, no bo te słowa są, powiedzmy, się układają czasami w jakieś, można sobie zdanie zrobić i tak dalej. I były takie przypadki, że ktoś stwierdził, o, to ja sobie wybiorę takie, żeby łatwo zapamiętać. A ktoś drugi myśli, aha, to ja też. No i wiem, że poginęły bitcoiny w taki sposób, bo ktoś stwierdził, to ja mam łatwy, to mi tego, tylko że nie przewidział tego, że ktoś drugi może stwierdzić, no to ja to. On na pewno wybrał takie, nie? Teoretycznie, jeżeli to jest zrobione losowo, to prawdopodobieństwo trafienia przez drugą osobę tych samych słów, no, dąży do zera, tak można powiedzieć. Nie jest to niemożliwe, ale dążące do zera. Myślę, że podobne prawdopodobieństwo właśnie tego, co mówiłem, trafienia pierwszym haszem przesłanym od razu bloku, tak, nagrody za blok. Na pewno łatwiej trafić szóstkę w topkę. A nie, to nawet w ogóle nie wchodzi w grę, bo jeżeli ktoś chciałby na zasadzie brute force atakować bitcoina czy kogoś porusza, to tak, to lepiej poświęcić te pieniądze i naprawdę grać czy w totka, czy w pota, czy cokolwiek innego. Tak, to nie ma najmniejszego sensu, bo na te prawdopodobieństwo tam ktoś podał, że przy najmocniejszych komputerach to ileś tam tysięcy, czy milionów, czy miliardów lat to trwało, więc to mija się z celem. Dobra, bo tutaj się tak rozgaduje, wracając do blockchaina. Blockchain, łańcuch, rozproszona baza danych. Chociaż mi się nie podoba ta definicja tej rozproszonej bazy danych. Myślę, że jednak ten łańcuch bloków. Chciałem zrobić taką graficzną prezentację, ale oczywiście z braku czasu nie zrobiłem, czym się różnią poszczególne blockchainy. No i taki mamy jeden taki blockchain na ulicy Berlinga, taki bardzo fajny, stojący, takie najwyższe wieżowce w Białymstoku w takim łańcuchu, tak? Więc to taki blockchain. Nawet mam zdjęcie zrobione takiego blockchaina, gdzie stoją sobie bloki w łańcuchu za ogrodzeniem. To ten prywatny blockchain. No i na przykład jest taka kryptowaluta, która się nazywa Nano, która bardzo fajnie szybko chodzi. Ona nie jest blockchainem, ale u mnie tak naprawdę każdy adres, tak jakby, czy każdy ten, bo każdy adres jest blockchainem, to są takie pojedyncze, można powiedzieć. No waluta chodzi bardzo szybko. No, trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że blockchain to jest jedna z technologii. Na bazie blockchaina został stworzony Bitcoin,
I gdybym ja miał odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepsze, ja bym powiedział blockchain, bo Bitcoin umrze, a na blockchainie będziemy zarabiać kasę. Jeżeli ktoś będzie programistą blockchaina, czy ktoś jest programistą, to tak naprawdę to się dopiero zaczyna przygoda. No w Polsce brakuje tych programistów, którzy programują smart kontrakty, tworzą różne rzeczy, brakuje tych ludzi. Wiem, że tam no, każde rozsądne pieniądze płacą tym ludziom, bo pomysłów jest naprawdę bardzo wiele. I to, co wspomniałem wcześniej, z kryptowalutami rządy najchętniej walczą. No bo to jest pieniądz niezależny, wolny od podatków, jak się wie, jak to zrobić. Nie no, prawda jest taka, że podatki wszyscy musimy płacić, ale wiadomo, że w Polsce w tej chwili w ogóle obowiązuje, wiecie, taka zasada, że wszystkie zakupy kryptowalut musimy zgłosić od 2019 roku. Jeżeli kupujemy kryptowalutę, powinniśmy to zgłosić do Urzędu Skarbowego. Zastanawiam się, ile osób to zrobi. Tak. A jest to sankcjonowane jakoś? No jeżeli by ci udowodnili, to właśnie tak się zastanawiam, jak to jest, bo powinieneś zgłosić. Teoretycznie, jeżeli przykładowo sprzedasz 1000 bitcoinów, nie było to zgłoszone, wypłacisz pieniądze, no to teoretycznie możesz się złapać pod pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu. Stąd masz te pieniądze. I tu może być problem taki udowodnienia. No ale jak to się mówi, małą łyżeczką z bitomatu tam sobie, biznes się już później dopnie do tych pieniędzy. Także to wiadomo, że to się da zrobić, tak? Jakie skarżenie zgłoszę do urzędu? Wiesz co, nie wiem, to trzeba było zadać pytanie prawnikowi. Ja będę chciał ściągnąć panią prawnik tutaj do nas na któregoś razu na spotkanie, żeby trochę pogadać o aspektach prawnych takich właśnie, bo pewnie nie wiem, jak to jest. Znaczy, w Stanach to pewnie Guantanamo, nie? A u nas nie wiem, jak to wygląda. Co grozi za niezmuszenie tego, że się kupiło kryptowalutę, tak? No nie wiem, co grozi, czy w ogóle coś grozi. Kupiło czy sprzedało? Nie, kupiło, bo sprzedaż, to się zmieniło w 2019 roku, w 2018 każda transakcja krypto była opodatkowana. Nie. Tak? W 18. Ale to w 18 to w kwietniu wprowadzili na moment i później w 30 kwietniu już to wycofali. Ale ty mylisz jedną rzecz. Ty mylisz PCC podatek. Okay. Podatek PCC, no bo oni uznali, że Bitcoin to jest... Towar, tak? I wymiana jednego barter podlega podatkowi PCC. No ale znajdź drugą stronę. Słucham? PCC to jest podatek od czynności cywilnoprawnych, tak. Jeden jak samochód, tak? Tylko wyobraź sobie, że zamieniam, ja to zawsze mówię, zamieniam złoto z diablem na czołgi w czołgach. No i dlaczego mam od tego podatek płacić? No bo teoretycznie ja osobiście byłem pod ministerstwem, walczyliśmy, robiliśmy hapanik, widzieliśmy się z panem ministrem Gruzą, musieliśmy w Sejmie, ja brałem w tym udział i tak oni mi obiecali, że PCC nie będzie, bo doszło do takich absurdów, że ktoś sobie coś tam wymieniał, później wartość tego spadła, a urząd mu naliczył, to nie tylko u nas, ileś milionów podatku, tak? Bo jak ktoś grał na bocie tradingowym, to ten bot wykonywał setki tysiące transakcji i się okazało, że coś jest nie tak. Coś gdzieś tutaj ktoś zgubił sens, nie? Przepraszam, że się wciągnął, ale to tam nie ma się co śmiać, bo na przykład dla Urzędu Skarbowego fakt, że jakaś spółka upadła i ty zainwestowałeś, to ty tego nie możesz w rozliczeniu PIT-u wrzucić jako stratę. To Urzędu Skarbowego nie interesuje. Tak. Ale nie chodzi o wrzucanie w stratę, chodzi o to, że zamieniałeś sobie, nie wiem, Bitcoina na Litecoina, Doge'a i tak dalej, i tak dalej. Że transakcje. O tak, to było transakcje, bo oni to liczyli w taki sposób. Jak sprzedawałeś Bitcoina, zamieniałeś Bitcoina na Litecoina, to oni robili z tego dwie transakcje. Ile był warty ten Bitcoin, kiedy go kupiłeś, ile jest warty w momencie, gdy go zamieniasz i teraz ile jest warty ten Litecoin, jak ty na niego zamieniasz i oni robili z tego dwie transakcje. Tak jakbyś sprzedał Bitcoina za gotówkę i za tą gotówkę kupił Litecoina. W tej chwili jest to zmienione, bo jest podatek od zysków kapitałowych, czyli dopiero jak wychodzimy do fiatów, to dopiero wtedy mam podatek, ale też nie wiadomo, czy jak wychodzimy na giełdzie do fiatów, czy dopiero jak wypłacamy na konto. Jakby tym jest sprzedaż, czyli jeżeli na giełdzie nawet sobie skalkujesz, tak? I kupisz, nie wiem, Bitcoina za 16, to nawet po 20, to tu już jest dla ciebie obowiązek podatkowy. Aha, czyli już jest obowiązek podatkowy, no tak. No ale z tego co się orientuję, to po to giełdy uciekły z Polski,
żeby nie przesyłać baz danych klientów. Nie wiem, czy Bitbay przesłał, wiem, że chyba Bitmarket na pewno nie przesłał. To jest tak, tylko że jeżeli wypłacisz z Bitbaya na przykład na konto polskie, większe na przykład transakcje, no to już urząd może się przyczepić. Oczywiście. Dlatego ja zawsze mówię wszystkim, jak ktoś się bawi kilkunastoma tysiącami złotych, to naprawdę nie ma co dostawać straczki, ale jak ktoś sobie kupi nowe Lambo, to już dobrze by było ten podatek zapłacić, bo u życzliwych sąsiadów myślę, że każdy z nas ma i każdy wie, co znaczy, jak później sąsiad doniesie i urzędnik przyjdzie i urzędnicy tak naprawdę nie wiedzą, bo tam mnóstwo ludzi, którzy zachodzą do urzędu skarbowego i chcą się rozliczyć, a urzędnik nie wie, co ma zrobić. No panie, nie zawracaj pan głowy jakimi bitcoinami. Znaczy, bazy danych na pewno klientów będą przesłane do urzędu podatkowego, się nie wiem, co czarować. Jedna sprawa, czy będzie chciał sprawdzać. Właśnie. Bitów giełdy na pewno nie wystawią żadnych kryptowalut, więc to pozostaje w gestii. Ale nawet Bitbay wprowadził usługę taką, że można zapłacić, oni generowali jakieś tam pseudo rozliczenie, no ale to tak de facto nie miało żadnej mocy prawnej. Bo... Czyli ja na przykład robię tak, wiesz, co miesiąc transakcje kupna i sprzedaży wysyłam księgowemu, on się w tym trudni, i on mi wszystko rozlicza, ile kupione, ile sprzedane, no i tutaj od tego. Tylko że płaciłem podatek, no za rok. W zeszłym roku to miałem to na działalności, nie było problemu. Podatek dochodowy wypłaciły tyle. Zgadza się. Dobra, wracając do sedna. Ja uważam osobiście, że Bitcoina czeka jeszcze jedna bańka, gdzie on może dojść naprawdę do abstrakcyjnych wartości, bo wszyscy mówią, no jeden Bitcoin, jeden Bitcoin, jeden Bitcoin, ale Bitcoin jest podzielny do 8 miejsc po przecinku. My nie musimy mieć całego Bitcoina, bo możemy do 8. Do 8. Do 18 ten. Nie, to tak. I naprawdę on może kosztować milion dolarów, dwa miliony dolarów, bo jak naprawdę, jak się zacznie faktycznie taka. Ja zawsze mówię tak, kto uwierzyłby, że Bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy, jak on kosztował 100 dolarów? Nie no, panie, 20 tysięcy, ty jesteś nienormalny, jesteś, nie ma szans. Kto by uwierzył, że będzie kosztował 1000, jak 10? Wszyscy mówią, ale to wtedy nikt nie znał Bitcoina, to takie urosło i tak dalej. Ja mówię, a to, że teraz wszyscy znają Bitcoina, ktoś by go chciał mieć, bo wierzy, że też urośnie. Rafał Zonski twierdzi, że już nie będzie banki na Bitcoinie, że to już jest koniec i powolne wymieranie. Ja się tutaj nie zgadzam, ja uważam, że jeszcze jedna będzie, aczkolwiek docelowo się z nim zgadzam, że jego cena będzie dążyła do zera, bo w pewnym momencie mogą stwierdzić ci, którzy kontrolują, że jest coś nowsze, jest coś lepsze, jest coś szybsze i ten Bitcoin tak naprawdę nie jest nam do niczego potrzebny. A technologia blockchain uważam, że jest jak internet, czyli dzisiaj z blockchaina korzystają poza kryptowaluciarzami, to tak naprawdę nieliczni, chociaż banki bardzo mocno wchodzą w to. Systemy płatnicze, tam Santander, PKO inne i tak dalej. Blockchain jest super do przechowywania wszelkiego rodzaju rejestrów danych, czyli rejestr ludności, jakieś dane medyczne, tego typu rzeczy. Chociaż niektórzy twierdzą, że blockchain nigdy nie będzie zgodny z RODO, z czym ja się nie zgadzam, ponieważ sam w sobie adres czy transakcja nie jest daną, z tego co ja się orientuję, nie jest daną jakąś tam wrażliwą. Tak. Bo sam w sobie adres was nie namierzy. Czyli teoretycznie wasze dane można by było przechowywać nie w samym blockchainie, bo jeżeli dane osobowe byłyby przechowywane na blockchainie, no to wtedy faktycznie blockchain nigdy nie będzie zgodny z RODO, no bo wiadomo, że musi być możliwość zapomnienia. No chyba, że będzie blockchain, który będzie, no ale sam sobie blockchain powoduje, że te bloki są zawsze. Tak, cała historia wszystkich transakcji jest, więc odtwarzając te bloki można by było wyciągnąć te dane. Więc taki blockchain, który przechowywałby dane powiedzmy nasze, imię, nazwisko, PESEL i tak dalej, nigdy nie powstanie jako taki blockchain oficjalny z racji tego, że no nie będzie zgodny z RODO. Ale jeżeli byśmy mieli jakieś dane medyczne, które były widniały pod tylko jakimś tam haszem czy czymś, a my, znając swój hasz, będziemy mogli, czy nie wiem, przykładowo lekarz, czy ktokolwiek inny, te dane przetworzyć, aha, to jest ten pacjent, te powiązanie, no to wtedy myślę, że te rozwiązania, wszelkiego rodzaju łańcuchy dostaw, energetyka, wspomniałeś w przyszłym miesiącu, rolnictwo, tak? Chociaż tam się pamiętam, że później pod tym filmem u mnie dużo się komentarzy pojawiło takich, że gdzie tam w rolnictwie coś tam tego, nie? Także uważam, że blockchain to jest przyszłość plus wszystkie technologie powiązane, czyli wszelkiego rodzaju grafy, bo może tak na krótko,
Kończąc już, blockchainie polega tak, że mamy blok, 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 blok. W grafie mamy strukturę drzewiastą i dobinając nową, tak jakby transakcję, my używamy własnej mocy obliczeniowej i dobinamy ją do dwóch węzłów drzewa, jednocześnie zwiększając wagę tych węzłów. I przez to ta struktura może się rozrastać, im więcej użytkowników, tym szybciej to działa, o tak najkrócej mówiąc. Więc jeśli chodzi o same zastosowania płatnicze, każdy graf będzie szybszy od blockchaina, bo blockchain będzie musiał zyskiwać na szybkości poprzez większą częstotliwość bloków, co będzie też ograniczone przepustowością sieci internet, co będzie w końcu polegało na tym, że będzie danych coraz więcej, blockchain będzie się rozrastał w nieskończoność. EOS, ekstremalny chyba przykład, jest taka kryptowaluta EOS. Chyba są dwa lub trzy pełne węzły. Pełny węzeł sieci polega na tym, że trzyma całą historię transakcji. W Bitcoinie tych pełnych węzłów jest multum. W EOSie w tej chwili chyba blockchain EOSa zajmuje 4 terabajty. Nie jest to dużo, ale jednocześnie nie jest to mało, tak? To nie jest, jeszcze nie, a już ta sieć już się tak rozrosła i są chyba na cały świat 2 czy 3 pełne węzły, więc to jest problem, nie? To jest problem, bo tylko 2 czy 3 węzły trzymają całą historię transakcji. Jest wiele zastosowań, więc odpowiadając na to pytanie, ja uważam, że lepszy jest blockchain. Sobie żartuję, że wiadomo, że Bitcoin powstał na blockchainie i większość kryptowalut działa na blockchainie. I tak naprawdę blockchain jest przyszłością. I o tym, w tym kierunku powinniśmy się, jeżeli chcemy zarabiać na blockchainie, to myślę, że w przyszłości, taka jest moja wizja przyszłości kryptowalut i blockchaina, nie będziemy myśleć, tworząc projekty, jak stworzyć kolejnego Bitcoina, jak stworzyć kolejną kryptowalutę, personalny token i inne takie rzeczy, tylko będziemy myśleli, jak użyć blockchaina i stworzyć na tym jakieś narzędzie, tak jak w tej chwili, powiedzmy, jak do internetu porównam. Nie myślimy o tym, żeby założyć kolejnego Google'a, wiadomo, że nikt zdroworozsądkowy nie myśli. Nie myślimy o tym, żeby gdzieś tam ludziom dostarczać internet, bo tym się zajmują najczęściej duzi operatorzy, tylko jak skorzystać z tego internetu i jak zarobić używając go, tak? Nie będziemy, tak jak mówię, no, nie będziemy chcąc zarobić, nie będziemy robić własnego samochodu, tylko kupujemy samochód i sobie go używamy, żeby na nim zarobić, tak? Nie będziemy go budować od podstaw. Myślę, że taka przyszłość czeka też blockchaina i kryptowaluty. Z kryptowalut moim zdaniem 95-99% upadnie. Zostanie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. W tej chwili mamy tysiące. No i to będą takie kryptowaluty, które faktycznie będą miały zastosowanie do płatności, do smart kontraktów, do, nie wiem, użytkowych różnych rzeczy, tego typu spraw. Także moim zdaniem na długą przyszłość ja bym obstawiał blockchain, ale Bitcoina dobrze jest mieć przynajmniej jednego. Dobra, z mojej strony to tyle, czy są jakieś pytania? Może nie w sensu stricto związane, ale tam poruszyłeś ten portfel, tak? Portfel w porównaniu do rachunku bankowego. Z moich obserwacji wynika, że podając gdzieś tam, nie wiem czy jakich walut, ale jeśli chodzi o Ethereum, że podając adres portfela, widać stan zawartości tegoż. Tak, i historii. Czy jesteś w stanie wytłumaczyć, jaki walut kryptowalut to dotyczy, ewentualnie jak to się dzieje, że widać, podając gdzieś tam, powiedzmy, tak? Zakładając teorię, blockchain jest publiczny, czyli cała historia transakcji jest widoczna, więc podając swój adres portfela, my widzimy jego stan, jego zawartość. Po prostu tak, jeżeli podasz mi swój adres portfela, to ja zobaczę całą twoją historię, bo są specjalne tak zwane eksplorery, które przeszukują, zaraz może pokażę, jak to wygląda, nie? Może być Etherscan, tak? Akurat żadnego tam, powiedzmy. To dotyczy wszystkich kryptowalut? W większości, może nie powiem, że wszystkich, ale w większości zdecydowanej. Mamy tu, nie, to nie to. To gobi. Nie, ale nie to okienko przeciągnąłem. A czemu on musi tutaj? Dobra, czekaj, włożę ten mikrofon. Czyli system, dysponując odpowiednim narzędziem, może przeskanować taką sieć, wyłuskać
po odpowiednim filtrze i podać. Tak, słabo tu widać, jeśli chodzi o rozdzielczość, ale powiedzmy, klikamy sobie, tu mamy transakcję, patrz, pierwszy, klikamy sobie na jakiś adres, nie? Klikamy sobie na jakiś adres i tutaj mamy tak naprawdę na tym adresie wszystkie transakcje, nie? Które jest hasz transakcji, tak, od, do i tak dalej, i tak dalej. To wszystko widać, także cała historia jest, tak, maczacie. Są nawet w tej chwili takie firmy chyba, które zajmują się skanowaniem i analizowaniem transakcji, bo teoretycznie można by było to w taki sposób wytłumaczyć, jeżeli ja podałbym Ci swój adres, to Ty mógłbyś próbować powiązać ze mną inne adresy. Albo jakbyś miał na przykład kogoś innego adres, to mógłbyś starać się tworzyć taką mapę, kto komu co przesłał i na pewno służby się tym zajmują. Szczególnie są obserwowane, na przykład na Twitterze są obserwowane, to się nazywa Whale Alert. Taka opcja, która informuje o dużych ruchach na portfelach kryptowalutowych. Oni mają wpisane, niektóre portfele już są przypisane pod konkretne giełdy, że na przykład ten portfel to jest portfel jakiś tam cold wallet tej giełdy, ten portfel to jest jakiś innej giełdy i oni obserwują. Ja może też zaraz to sobie pokażę, jak to wygląda. Wiesz, w jaki sposób łatwo powiązać portfel z osobą? Za pomocą tak jakby tokenów personalnych. Też można oczywiście. W ten sposób powiązują wszystkie osoby i kontakty twoje. To już wiadomo, dlaczego Szczepan tak promuje. Tak, no i patrzcie, mamy takiego whale alerta i zobaczcie. 595 bitcoinów, czyli to jest 3 miliony dolarów, zostało przesłane unknown wallet, czyli nie wiedzą skąd, na Bitrexa. I oni wchodzimy sobie na ten transaction ID i tu mamy, tak, jest hash i tak dalej, from z wielu adresów do, jest napisane, zobacz, adres i jest napisane, że to jest giełda Huobi, tam nie wiem dlaczego w Wojlarecie było, że do tego, ale jest napisane, że to już jest Huobi. Oni już wiedzą, że ten adres to jest giełda Huobi. I taka mapa powstaje, tu masz rację, tokeny personalne, giełdy kryptowalutowe, no nie wiem, przykładowo nawet długie sprawy, portfele do dotacji, gdzieś tam przez youtuberów dawane, można też już powiązać. No do niego trafiło, on gdzieś to przesłał. Taki portfel gdzieś może jeszcze się pojawić, nie? I to tak, to się buduje, te algorytmy cały czas pracują. Także jeżeli ktoś uważa, że tu nigdy nas nikt nie namierzy i w ogóle będziemy tak całkowicie, szczególnie przy dużej ilości bitcoinów, całkowicie anonimowy. Anonimowość w kryptowalutach można zachować na dwa sposoby. Wydobyć bitcoina w jakąkolwiek inną kryptowalutę na własnej koparce, zakładając, że pool nie wymaga rejestracji, kopiąc solo, pomijając i tak dalej. Drugą sprawą, kupując od kogoś. Kupujesz ode mnie bitcoina, przychodzisz, płacisz mi gotówkę, ja ci przelewam bitcoina. Jeżeli urzędnik ty przystawi mi karabinu do głowy i nie powie, komu sprzedacie tego bitcoina, to ty jesteś do tego momentu anonimowy. Zakładając, że nawet się nie znamy, nie przedstawiłeś się, podałeś mi tylko portfel, no to dostałeś ode mnie bitcoiny, ja nie wiem, kim ty jesteś, ja mówię, no przyszedł taki człowiek, przez internet się skontaktował, ale nie wiem, kim on jest, nie znam adresu, nie znam imienia, nazwiska, nic. Zapłacił mi gotówkę, ja mu przelałem bitcoiny. On jest anonimowy. No z wyglądu mogę poznać, tak? Ale możesz sztuczną brodę założyć, coś tam i tak dalej, nie? Więc to jest temat rzeka, anonimowość kryptowaluta. Da się to zrobić, nie? Ale urzędy na pewno bardzo mocno, szczególnie w Stanach. W Stanach jest, z tego co się orientuje, taka opcja, że wjeżdżając na terytorium Stanów Zjednoczonych powinieneś zadeklarować, ile posiadasz kryptowalut ze sobą. Jeżeli wwozisz Ledgera, inne różne rzeczy, podobno trzeba zadeklarować. Ludzie, którzy jeździli, mówią, że tam nie sprawdzają ledgerów i tak dalej. Co to jest ledger? Słucham? Co to jest ledger? Ledger jest to portfel sprzętowy. To wygląda jak pendrive. To jest portfel sprzętowy zabezpieczony, który teoretycznie jest bezpieczny, dopóki tam... No, także tak to wygląda. O której pizza? No właśnie sobie się zorientowałem, że ja prowadzę prelekcję i pizzę trzeba mówić. Także myślę, że może ja pizzę zamówię w tej chwili, zrobimy sobie małą przerwę. No i tak zgramy sobie do nas spokojnie, nie? Także akurat jest godzina 19, nie? Spokojnie, Brutalist Festival się zaczął, panie. No dobra, to robimy teraz przerwę.